Policjanci zabijają pastora po szamotaninie. Pastor z Tulsa został zastrzelony przez policjantów w ostatni piątek. Nagranie z kamery zamontowanej w radiowozie pokazuje, że Nehemiah Fisher rzuca się na funkcjonariuszy moment przed tym, jak zostaje zastrzelony. Kiedy policjanci przyjechali na miejsce zdarzenia, zauważyli Fishera i jego brata próbujących usunąć ich samochód z zalanej drogi. Policjanci poprosili ich, by przestali i przesunęli się na suchy kawałek jezdni. Bracia nie zgodzili się i wywiązała się kłótnia. Widzimy, jak policjanci krzyczą na dwójkę mężczyzn. W pewnej chwili mężczyźni rzucają się na policjantów. W tym momencie nagranie udostępnione przez policję jest zatrzymane. Widać jeszcze, jak jeden z funkcjonariuszy wyciąga pistolet. Nehemiah miał przy sobie broń, na którą miał pozwolenie. Nie wiadomo jednak, czy jej użył. Obaj policjanci użyli swojej broni podczas tego zdarzenia.